Partnerem odcinka jest firma XBlitz. Cześć wszystkim. Witam w kolejnym odcinku z serii Goście Auto Motovlog. Po raz kolejny jesteśmy w gościnnych progach restauracji Pikanteria na warszawskiej Saskiej Kępie. A dzisiaj odwiedziła mnie dziennikarka Przeglądu Sportowego i stacji Eleven, Aldona Marciniak. Cześć, Aldona. Cześć. Słuchaj, jesteś znana, myślę, wszystkim osobom, które nas oglądają z takich ekstremalnych rzeczy, właśnie Formuła 1, motorsport. Ja też bym chciał zacząć mocno. No. Powiedz mi, Dawaj. Tak odwołując się do Twoich doświadczeń, jak to jest zaśpiewać przed Edytą Górniak? Jezus Maria, wiedziałam, że tak będzie. Zobacz, że to ja byłam 3 razy w szansie na sukces i to jest jedyne, co trafiło do internetu, tak? Gdzie tak, a ja wtedy byłam chora i zdecydowanie najgorsza. Ale masz w ogóle jakieś ambicje takie muzyczne? Nie mam zupełnie. Do tego stopnia nie mam, że gdy przy okazji innego odcinka tam zostałam zaproszona do sali kongresowej, to zrezygnowałam. Więc, tak. Widziałem tylko ten jeden, bo chyba tylko ten jeden jest gdzieś tam. I taki mój pech, no najgorsze trafiło. Taki internet. A powiedz, bo czytałem też, że interesujesz się tenisem i siatkówką. Tak. Tenis to była taka pierwsza moja ukochana dyscyplina. Gdzieś tam w 2001-2002 roku na kolanach oglądałam Rolanda Garrosa, strasznie się denerwowałam, bo wtedy Eurosport dzielił te transmisje i trzeba było oddać antenę na Tour de France, którego ja z kolei po prostu, no, kolarstwo zupełnie nie. No więc musiałam troszeczkę czekać na te swoje mecze tenisowe, ale to wtedy godzinami. Ale bardziej tak hobbystycznie, czy tak jak śpiew też jakieś tam praktyczne doświadczenia? Próbowałam, ale nie. A jakieś jacyś ulubieni zawodnicy na przykład z przeszłości? Wiesz co, właśnie w Paryżu bardzo kibicowałam Guillermo Cori, co było, jak się okazało potem, no, takim wizerunkowym nieco faux pas, no, bo tam były różne kontrowersje w jego wypadku, ale bardzo się cieszyłam, bo potem był w Szczecinie, kiedy ja już pracowałam z kolei w Przeglądzie Sportowym, w związku z tym mogłam pojechać na turniej i go zobaczyć. No cóż, miałam wtedy, to były czasy nastoletnie, więc musicie mi wybaczyć wielką sympatię do Marata Safina. Na szczęście zakończoną tytułem wielkoszlemowym, więc chociaż tyle. No pojedynki Agassi Sampras. No, miałem nadzieję, że to powiesz, bo ja też z kolei. To oczywiście. A Team Sampras czy Team Agassi? A wiesz, że nie wybieram tutaj, nie potrafię wybrać. Ja Team Sampras z kolei bardzo, ale też to czasy wspaniałe. No tutaj z kolei rodzice mnie przeganiali, no bo to niestety Australian Open czy coś, a telewizor był tylko u nich, także siłą rzeczy musieli polubić razem ze mną. A lepiej się ogląda na żywo czy w telewizji? Bo na przykład z Formułą też są bardzo różne opinie. Pytam o tenisa. Dobre pytanie. Wiesz co, chyba... Ja mam tak, każdy ma na pewno inaczej, że na żywo mniej się potrafię skupić. To znaczy zdarza mi się, że kompletnie nie pamiętam wyniku. Po prostu oglądam mecz, oglądam poszczególne wymiany, ekscytuję się poszczególnymi uderzeniami. Jak mnie spytasz, jaki jest wynik? No idea. Przed telewizorem, no to rzeczywiście jest bardzo duże skupienie, no widzisz cały ten kort, więc... ale nie powiedziałabym, że jest taka dysproporcja jak w przypadku właśnie na przykład sportów samochodowych, że wyraźnie gorzej jest oglądać na miejscu. No właśnie, a tak miałabyś na przykład jakieś rady dla kogoś, kto jedzie pierwszy raz na formułę, może tak przejdźmy płynnie, jak to zrobić, żeby na żywo oglądać w fajny sposób? Nie wiem. Liczy się miejsce przede wszystkim, czy trzeba się przemieszczać po torze? Tak jest najlepiej, tak robią moi przyjaciele, że po prostu na każdy dzień kupują sobie bilety w innym miejscu toru. I to jest oczywiście droższe rozwiązanie, natomiast rzeczywiście pozwala ci poczuć i atmosferę pierwszego zakrętu, i atmosferę prostej, chociaż no, tam powiedzmy, że to akurat najmniej spektakularnie wygląda, i być na jakimś ciekawym miejscu na torze, więc ja bym się tutaj radziła kibiców. Uważam, że odwoływanie się do mądrości zbiorowej ma naprawdę bardzo dużo sensu. Oni mają najwięcej doświadczeń. Nigdy w życiu nie widziałam wyścigu z trybun. Więc jakby jeżeli ktoś mnie pyta o takie rady, a dużo osób rzeczywiście pyta, to ja niestety rozkładam ręce. Przepraszam, że wychodzę na buca, który nie jest w stanie pomóc, no ale nie jestem w stanie pomóc. I zawsze odsyłam do różnych klubów kibica, bo tam naprawdę wszyscy wiedzą wszystko, jeśli chodzi o to, jak najlepiej przeżyć ten weekend z punktu widzenia kibicowskiego. Czyli zawsze dziennikarsko, tak? Na torach? Tak. A pierwszy wyścig pamiętasz na torze? Pierwszy raz byłam na Formule 1 na testach. A pierwszy wyścig to chyba była Belgia. Belgia, to na pewno była Belgia. A powiedz, jakbyśmy mieli tak podać najlepszy tor
pod względem, gdzie najbardziej lubisz jeździć i gdzie są najlepsze wyścigi? Ja bym tu podzieliła na Europę i to, co za granicą. Jeśli chodzi o tory europejskie, bardzo lubię jeździć do Włoch, ponieważ to jest to jest wyścig, który często radzę, gdy ktoś może nie jest tak bardzo wkręcony w Formułę 1, a jednak chciałby pojechać. Masz wielkie miasto obok, więc możesz korzystać z wszelkich zalet Mediolanu. Sam tor jest fajnie położony, bo coś się dzieje dookoła, jest park, jest jakieś miasteczko, jak ci się nudzi jakaś sesja, możesz gdzieś wyjść i nie jesteś w środku niczego, tak jak w przypadku chociażby Barcelony. Już tutaj wymienianej. Tifozi robią niewiarygodną atmosferę, więc jeżeli gdzieś chcesz się wkręcić w klimat, w entuzjazm, no to to jest naprawdę miejsce, w którym możesz złapać ten szał. No i tor też jest fajny, są naprawdę, jest kilka miejsc, które robi wielkie wrażenie, już abstrahując od całej historycznych walorów i na przykład możliwości przejścia się po owalu albo coś takiego. Więc jeśli chodzi o Europę, to bardzo Włochy. Monako, które odstrasza cenami, natomiast tak naprawdę jest mnóstwo sposobów, żeby zrobić Monako taniej, bo wystarczy... Konkrety. Wystarczy spać we Włoszech. Tak robiłam. I kolejką jedziesz pociągiem przez 40 minut, nie ma problemu. Nie musisz spać w Monako, nie musisz spać w Nicei. Nawet te francuskie okoliczne miejscowości są już naprawdę dużo, dużo, dużo tańsze. I tańsze niż w Holandii, tańsze niż w Belgii. A ile kosztuje obiad w Monako? Nie wiem, nigdy nie jadłam, bo ja wracam do Francji. Albo chociaż nie, jadłam. Stars and Bars. Starszym wars jadłam. Normalne europejskie ceny, tak? Wybrzeżowe. 20 euro za, 23 euro za steka, 20 za burgera. To nie są takie, oczywiście to nie jest mało, ale to nie są ceny zaporowe. No a w Monako no po prostu przejdziesz się po torze i to jest super. Staniesz sobie na pole position, tam ten klimat jest naprawdę, naprawdę świetny i nie trzeba być w tym całym blichtrze finansowo, żeby doświadczyć go emocjonalnie. Także też jeśli chodzi o Europę, to Monako bardzo polecam. Jeśli chodzi o zagranicę, moje takie dwa ulubione miejsca. Nigdy nie byłam w Kanadzie, niestety. Tego bardzo, bardzo żałuję, a ważny tor myślę, że to jest tak. Myślę, że to jest tor, który na pewno byłby w top 3. W związku z tym wśród tych, na których byłam, Melbourne. Atmosfera jest niewiarygodna. Ja też bardzo lubię Melbourne. Kiedyś tam byłam właśnie na Australian Open, finale tenisowym. Pojechałam do Australii na 3 dni, więc więcej podróżowałam niż byłam na miejscu, a na półfinale zasnęłam, który był moim wymarzonym w ogóle meczem. Także też takie przygody były. Natomiast nie pytam, kto grał, bo spałaś, rozumiem. Niestety. Tak. Natomiast atmosfera była naprawdę niesamowita i ona też jest w trakcie wyścigu. Cała atmosfera miasta to jest coś niesamowitego. Singapur. Też miasto, które żyje wyścigiem, mnóstwo rzeczy, które można zrobić dodatkowo, mnóstwo rzeczy do zwiedzania. Singapore Flyer, czyli ten wielki diabelski młyn, za dnia, w nocy, dwa kompletnie różne doświadczenia, a na dole tor. No i teraz mój tegoroczne moje odkrycie, czyli Meksyk, który ja wcześniej znałam tylko z rajdów. Natomiast podczas wyścigu, jeżeli ktoś się nie boi, no bo to też trzeba to wziąć pod uwagę, że tutaj trzeba mieć oczy dookoła głowy i różne rzeczy mogą się wydarzyć. Ja się Meksyku nie boję, ja uwielbiam Meksyk, uwielbiam tamten street food, uwielbiam tamtą atmosferę i entuzjazm, tańce, radość. Ale oczywiście wszędzie dookoła no jest raczej biednie, więc trzeba mieć to na względzie. Natomiast jeśli chodzi o atmosferę i też tor z tą sekcją stadionową, to jest coś wyjątkowego. Takie to powiedz może, typy. Gdzie jest najgorzej? Gdzie jest najgorzej? No i widzisz, no i to trochę się wiąże z twoim pierwszym pytaniem, gdzie są najlepsze wyścigi, ponieważ tam, gdzie są dobre wyścigi, to jest niestety często bardzo słabo organizacyjnie i tutaj mój top 1 to jest Belgia. Tor fenomenalny, klasyka, cudownie zobaczyć tam bolidy Formuły 1, logistycznie koszmar. Po prostu nie będzie, jak znajdziesz jakieś blisko mieszkanie, to będziesz jeździł 50 km do knajpy, ponieważ będą się zamykać o 19. No, jeszcze do tego z pogodą prawdopodobnie trafisz tak, że kalosze, deszcz, to jest bardzo, bardzo często. Silverstone, kolejny organizacyjnie tak? Nie najfajniejszy nie wyścig i pogodowo też. No tak. A tor przecież, a tor historyczny.
Austria jest może dobrym kompromisem, bo tam i jest świetnie z punktu widzenia kibica, dlatego że no, widzisz większość toru, właściwie z większości miejsc na torze. Jest pięknie położony, natomiast no znów, w środku niczego, więc jeżeli ci to nie przeszkadza, to w porządku, ale jeżeli chcesz wyjazd na Formułę 1 połączyć z czymś jeszcze, no to wtedy jednak jakiś tor bliżej większego miasta byłby tutaj fajniejszy. A miałaś okazję poznać kierowców, tak bardziej prywatnie? Kierowcę. Będę strzelał. Jeżeli mówimy o kierowcach Formuły 1, no to kierowcę. A jacy to są w ogóle ludzie? Jest do nich jakiś dostęp dla dziennikarzy, czy to są raczej takie no, niedostępne zupełnie jednostki, gwiazdy po prostu? Wiesz, to wiadomo, że w trakcie weekendu Formuły 1 każdy jest w pracy. Oni są w pracy i mają ściśle wyznaczone ramy tego, co robią kiedy, tak naprawdę. Mają ściśle wyznaczone ramy kontaktów z mediami, co moim zdaniem jest fantastyczne i świadczy o ogromnym profesjonalizmie całego sportu. Coś, czego nie ma do końca w rajdach na przykład. Z jednej strony to możesz rajdy za to lubić, z drugiej strony no jednak czujesz, że tu masz do czynienia z wielkim sportem, a tu z trochę mniejszym sportem. Jeśli chodzi o organizację pewnych rzeczy. Więc moje wrażenie generalne co do kierowców jest takie, że no to są takie nerdy wyścigowe. To są ludzie, którzy naprawdę 90% czasu spędzają myśląc o ściganiu. Jeżeli się nie ścigają, to większość z nich wozi ze sobą konsolę, to sobie pościgamy się na grach po prostu, na symulatorach i jak nie, no to w wolnym czasie to może na torgo kartowy. Więc takie postacie jak na przykład Lewis Hamilton, który się świetnie odnajduje w życiu kompletnie niezwiązanym z wyścigami, no to jest jednak wyjątek. To jednak są ludzie, którzy w całości poświęcają się temu, co robią. Ja uwielbiam Formułę 1, ale dzisiaj tak naprawdę zastanawiam się zawsze nad jedną rzeczą. Mhm. Powiedz, co ty uważasz, bo kojarzę taką sytuację chyba z tego sezonu, jak Leclerc przeleciał jakąś sekcję zakrętów jedną ręką, drugą tam poprawiał makijaż. Ile jest dziś kierowcy w tym sporcie, a ile maszyny? Bo wydaje mi się, że ja mam takie, to nie da się tego sprawdzić, ale gdyby wsadzić takiego kierowcę dzisiejszego do bolidu, nie wiem, sprzed 20 lat, to ja się boję, że on by wypadł na pierwszym zakręcie. Wymyślam, czy coś w tym jest? Może coś w tym być, ale to też jest troszeczkę, wiesz, no odwieczny problem związany z Formułą 1, gdzie od początku godziliśmy się na to, że to są też mistrzostwa świata, no niemalże od początku, konstruktorów po prostu. I albo nie zgadzasz się z tym na poziomie pryncypiów. Ostatnio przy okazji Balu Mistrzów Sportu rozmawiałam na przykład z Pawłem Fajtkiem, który nie lubi sportów motorowych i tego nie ukrywa. Bo mówi do mnie tak, no słuchaj, jeżeli tutaj komuś się coś zepsuje, to mu wymienią mu na lepsze i pojedzie dalej. Jak mi się zepsuje kręgosłup, to mi wymienisz. I, więc rzeczywiście ja rozumiem ten punkt widzenia, no ale albo jest to coś, co sprawia, że od samego początku dyskredytujesz sporty motorowe i po prostu nie, no albo bierzesz je z stałym dobrodziejstwem inwentarza. Rzeczywiście jest tak, że w tej chwili no, jesteśmy na niebotycznym poziomie, jeśli chodzi o technologię, natomiast kierowca tu zawsze będzie robił różnicę. Teraz jakby też różnica polega na tym, że ci kierowcy, że to jest naprawdę w większości absolutny światowy top i różnice pomiędzy kierowcami są też bardzo małe. Natomiast wciąż to, co tam się dzieje w kokpicie, jest absolutnie kluczowe i moim zdaniem kluczowe jest to, co się dzieje w głowie kierowcy. I każdy moment, w którym przekonujemy się, że to jednak nie są roboty, że to nie są maszyny, że oni potrafią się podpalić, że potrafią się zdenerwować, że potrafią zagrać na ego, na ambicje, że potrafi im coś tam pod kopułką puścić, jest właśnie świetny. I to jest moment, w którym już nie możemy się obrażać na to, że Formuła 1 to tylko technologia, bo tak nie jest. O Sebastianie było. Między innymi. A powiedz, no, wiesz, Max tutaj też ma swoje za uszami. No tak. Gdzie będzie Robert za 2 lata? Mam nadzieję, że będzie w fajnej serii wyścigowej z szansami na tytuł w tej serii.
Tak? Nie tak. Własny team F1? Nie. O wymysły? Nie, to jest oczywiście taki scenariusz, który bardzo korci, jak się pomyśli o tym, ile Robert wie o tym sporcie i ile wie z różnych płaszczyzn. Bo on jest świetny nie tylko jako kierowca, jest absolutnie świetny technicznie. Trochę z czasów rajdów poznał też, jak to jest być po tej drugiej stronie i musieć tym wszystkim zarządzać. Ma albo doświadczenie, albo wyczucie, tak naprawdę w bardzo wielu aspektach potrzebnych do prowadzenia własnego zespołu, więc dlatego nas to tak kusi, ale on jest jeszcze młody. Dajmy mu się jeszcze pościgać, zanim go posadzimy za biurko. A znałaś Roberta przed wypadkiem? Przed jego wypadkiem? Tak. Zmienił się na przestrzeni lat? Myślę, że z jednej strony o tyle, o ile każdy się zmienia, gdy z wiekiem po prostu. Z drugiej strony i też myślę, że to widać bardzo, mam taką nadzieję, w książce, że zaczął dostrzegać życie poza sportem, który do tej pory był całym jego życiem. I to jest tak naprawdę największe wyzwanie, z jakim on się musiał zmierzyć po wypadku. Gdy rozmawiałam z lekarzem, który go operował i potem prowadził jego rehabilitację, to on powiedział coś takiego, ten cytat jest w książce, że dopiero kiedy Robert pogodził się z tym, że jest tak jak jest, to dopiero wtedy tak naprawdę zaczął wracać do sportu. Więc tak, no jakaś zmiana wymuszona tymi bardzo brutalnymi okolicznościami na pewno w nim zaszła, natomiast myślę, że to jest taka zmiana, która generalnie sprawia, że gdy w zeszłym roku, w tym bardzo trudnym roku siadaliśmy, rozmawialiśmy o tym, co się dzieje, sfrustrowani, naprawdę źli, to on siedział naprzeciwko i widziałeś przed sobą człowieka spokojnego generalnie, bo on już przeżył gorsze, więc takie rzeczy nie są w stanie go w żaden sposób tutaj złamać. No i zastanawiam się, czy takie doświadczenie, ogólnie życiowe, nawet nie chodzi o sam wypadek, czyni kierowcę lepszym, czy właśnie taki młody chłopak, który ma 19 lat i w zasadzie trochę może nie wie, czym ryzykuje, to jest jego zaleta? Czy właśnie doświadczenie sprawia, że mając pewną świadomość, jesteś lepszym kierowcą? Czyli ty mnie wcześniej pytałeś o ten jego wypadek z czasów juniorskich, forum, czy nie? O rajdowy, aha, dobrze. a teraz pytasz o... Czy ogólnie właśnie, powiedzmy, Verstappen. Czyli odchodzimy od Roberta. Z jednej strony właśnie młody gość, który nie ma żadnych tego typu doświadczeń, przynajmniej ja nie słyszałem, i Robert, który ma no bardzo ciężki wypadek za sobą. Czy to, że Robert dzisiaj wrócił, jest w pełni świadomy, ma doświadczenie życiowe, czyni go właśnie lepszym kierowcą? Czy taki Max, który w zasadzie, nawet czasami nie wie, czym ryzykuje, to jest jego zaleta, że jest młody? To jest ciekawy wątek, ale ja chyba nie podejmuję się tego, żeby to wartościować. Nie wiem, ale pogadam o tym z moim znajomym psychologiem sportu. Ciekawa jestem, co on powie, jak z punktu widzenia nauki to przynajmniej w teorii by wyglądało. Robert to w sumie chyba kiedyś udowodnił, ja sobie tego nie wyobrażam, w wspomnianej Kanadzie, gdzie, prawda, po czymś takim rok później wygrać, to trzeba trochę być robotem chyba. Wiesz, to jest coś, tego typu rzeczy to jest coś, co wyrzucasz z głowy tak naprawdę, jak tylko się wydarzyły. Przecież już po tej Kanadzie od razu, gdy Robert był pytany, czy widział ten wypadek, powiedział, że nie, no on to przeżył w środku i dziękuję, już raz zobaczył z innej perspektywy. Następnego dnia chciał jechać. I wystarczy, i chciał jechać, dokładnie tak, więc to jest... Myślę, że to jest takie nastawienie psychiczne, którego my nie jesteśmy w stanie pojąć po prostu.